Wicemarszałek Senatu Marek Pęk, państwo i moim gościem. Dzień dobry, panie marszałku. Witam pana redaktora, witam państwa. Europa w obliczu nowych wyzwań. Pan te nowe wyzwania widzi, czy widzi pan w ogóle Europę? No, oczywiście, że widzę nowe wyzwania. Obecna sytuacja, po pierwsze wojna na Ukrainie, wszystko to, co wynika z tego faktu jakiegoś takiego przebudzenia, że nagle oto widzimy, że zachodnia Europa jest całkowicie uzależniona od, energetycznie od Rosji, że miała zupełnie irracjonalną, bardzo taką naiwną, infantylną wizję współpracy z Rosją. No to jest tak naprawdę sytuacja, w której musi nastąpić przemeblowanie myśli politycznej europejskiej, kierunków gospodarczych. Ale musi, pytanie brzmi, czy ona nastąpi. No jeżeli nie nastąpi, to, to w takim razie będzie to niewykorzystany kryzys. Każdy kryzys jest jakąś szansą. Wojna również. Oczywiście chcemy, żeby wojna zakończyła się pokojowym rozwiązaniem takim, ażeby Ukraina ocaliła swoją niezależność, swoją suwerenność, no ale oprócz tego właśnie nam musi nastąpić redefinicja kluczowych kierunków politycznych. No to Putin, ja przepraszam, zredefiniował dziś, używając takiego określenia, że on właściwie nie rozumie, w czym jest problem, bo na przykład spokojnie dostawy gazu do Unii Europejskiej mogłyby się odbywać, ale są dwa państwa, które tutaj jakiś defetyzm szerzą i przeszkadzają temu, to dziwnym trafem Polska i Ukraina. No tak, bo przez kilka lat Putin przyzwyczaił się do tego, że może jednak wolno mu po kawałku na zasadzie takiego salami kroić Ukrainę, a później może państwa nadbałtyckie, a później może Polskę, zgodnie z tym, co mówił świętej pamięci Lech Kaczyński. Więc no to tylko właśnie potwierdza moją tezę, że tak już gdzieś głęboko wrosła w ten krwioobieg europejski ta błędna polityka wobec Rosji, że teraz Putin no po pierwsze jest bezczelny, po drugie ma takie poczucie bezkarności, a po trzecie jeszcze ma poczucie, że w tej całej sytuacji on dominuje i on stawia warunki. Zastanawiam się, do jakich konkluzji można dojść tutaj w Karpaczu. Czy te konkluzje zostaną w jakiś sposób wpisane czy przepisane na taki scenariusz realpolitik, gdybyśmy powiedzieli, który będzie po prostu realizowany? No ja mogę powiedzieć z punktu widzenia tego panelu Europy Karpat, w którym biorę od wczoraj udział. To jest taka ciekawa wizja, ciekawa alternatywa dla obecnej Europy. Europa Środkowa, taki trochę zapomniany region, niezdefiniowany, niedookreślony, region o ogromnym potencjale, o bardzo silnej tożsamości narodowej, o bardzo silnej takiej świadomości tego, że Europa powinna być Europą ojczyzn, państw, a nie jakąś federacją, a nie jakąś unifikacją. Więc tu cały czas pracujemy nad tym, ażeby z jednej strony pogłębić tą naszą tożsamość środkowoeuropejską, ale ciągle przewija się mowa o tym, że trzeba zinstytucjonalizować tą współpracę. Musimy stworzyć jakąś realną alternatywę dla tego, co dzisiaj jest dominującym kierunkiem w Europie, a te kierunki jednak cały czas nadają Niemcy, Francja i to jest kierunek pogłębionej integracji, no właśnie, federalizacji. Ale ta integracja na mocy czego miałaby się odbywać? Na mocy rzeczywiście jakichś więzi ekonomiczno-gospodarczych, czy bardziej na podstawie i na mocy więzi ideologicznych, czy na może bardziej na podstawie czegoś bardziej niedoprecyzowanego? Ja wiem, że to brzmi idiotycznie, co mówię, mam tylko pełną świadomość, ale szukam jakiegoś takiego punktu zaczepienia, który rzeczywiście by do tego zachęcał, żeby nie powiedzieć wręcz zmuszał, bo sam szantaż to trochę mało. Nie, oczywiście, ale doświadczenie Europy Środkowej i takiej rozumianej jak najszerzej, czyli te wszystkie narody, te wszystkie państwa, które mieszczą się w przestrzeni pomiędzy Rosją, a pomiędzy Niemcami, no pokazuje, że jest ogromny obszar państw i narodów w Europie, który od wieków jest traktowany jako kraje drugiej kategorii, jako jakaś przestrzeń rozgrywania się wojny interesów wielkich mocarstw. No tu trzeba znaleźć jakąś równowagę. Jednak dzisiaj według mnie głównym kierunkiem budowania jakiejś nowej jakości w Unii Europejskiej jest polityka bezpieczeństwa bezpośrednio związana z zagrożeniem rosyjskim. Tutaj Europa Środkowa ma absolutnie priorytetowe znaczenie. No oczywiście jest wiele obszarów tej współpracy, militarna, gospodarcza, ale również bardzo mocna taka więź kulturowa, to o czym mówiłem wcześniej, czyli szczególna cena wolności, szczególna cena suwerenności, niepodległości i bardzo silna z tym związana tożsamość. Tego według mnie bardzo brakuje w Europie Zachodniej, no, która jednak ma ogromne cechy takiej pewnej dekadencji na różnych poziomach. Niemcy nie ukrywają, że zostali zaskoczeni posunięciem Rosji.
Tak, Niemcy nie ukrywają, że jednak bankrutuje wieloletnia doktryna polityczna w Niemiec wobec Rosji, no ale jednak nie widać takiej bardzo silnego odwrotu. To się rodzi w bólach, ale według mnie no, nie ma odwrotu. Znaczy, jeżeli Niemcy nie przedefiniują tych swoich relacji z Rosją, no to Europie grozi okres długoletniej destabilizacji i wręcz wojny. Panie marszałku, gdyby była konieczność przyjęcia przez Senat, podjęcia przez Senat uchwały wzywającej Niemcy do wypłacenia reparacji, myśli pan, że, jak to się ładnie mówi, większość opozycyjna senacka podjęłaby taką uchwałę, czy ta większość demokratyczna senacka by takiej uchwały nie podjęła? No, dzisiejsza wypowiedź pana marszałka Grodzkiego, który mówi, że to rząd wyciągnął tego dżina z butelki, pokazuje, że no jednak ta narracja senacka to jest ta narracja für Deutschland, a więc mówiąca tak naprawdę językiem państwa niemieckiego, które robi wszystko, ażeby od samego faktu odpowiedzialności za zbrodnie, samego faktu, że nie ma ostatecznych decyzji prawnych dotyczących reparacji czy zrzeczenia się reparacji. No jednak cały czas to jest ta narracja, chociaż niby Donald Tusk troszeczkę sprawę złagodził, mówiąc o tym, że nie będzie przeszkadzał i że będzie się przyglądał i że oczekuje konkretów, ale to jest tak naprawdę tylko mydlenie oczu. Nie mam złudzeń, że w tej kwestii, jak i w bardzo wielu innych takich zasadniczych, pryncypialnych kwestiach Senat będzie robił wszystko, ażeby działać antyrządowo. A ewentualnie taka uchwała powinna przechodzić przez obie izby parlamentu, czy tylko i wyłącznie przez sam Sejm? A może tylko powinna się rzeczywiście skończyć na tej nocie dyplomatycznej? Nie wiem, czy musi być uchwała, natomiast ewidentnie cała klasa polityczna, cała elita polityczna powinna w tej sprawie mówić jednym głosem. Ten dwugłos taki silny, właśnie związany również z tym, że mamy taki, a nie inny układ sił w polskim Senacie, no pokazuje jednak, że opozycja jest opozycją totalną i nie rozumie, co to jest polska racja stanu. Uzbrojenie jest nam potrzebne i dozbrajanie kraju, czy raczej powinniśmy być spolegliwi, patrzeć na i czekać cierpliwie na rozwój sytuacji i wydarzeń na Ukrainie? No, pytanie retoryczne, wydaje mi się, nie wymagające odpowiedzi. Wie pan, kiedyś rzeczywiście można było tak do tego podejść, a właściwie można by było od razu wyjść z założenia, że po co właściwie zbrojenia, skoro pieniądze na armię można po prostu zabrać i przeznaczyć na coś innego. Ale to już było. Tak, to nie była retoryka. Tak, tak. Był ten naiwny taki pacyfizm, natomiast no, kazus Ukrainy pokazuje, że tak naprawdę po pierwsze realny jest atak wojenny, konflikt zbrojny w naszym regionie. Taki konflikt zbrojny może również dotknąć Polski, a wtedy najistotniejszą sprawą jest to, czy Polska jest w stanie się bronić przez jakiś czas, bo jeżeli zdolności bojowe Ukrainy byłyby takie, że cała ta wojna, którą obserwujemy, zakończyłaby się w kilka tygodni, myślę, że już byłoby po Ukrainie. A więc żeby przyszedł nam z pomocą Zachód, żeby przyszło nam z pomocą NATO, my sami musimy mieć zdolności bojowe, zdolności obronne, ażeby ktoś przyszedł i ażeby ktoś zdążył nam przyjść z pomocą. Już to pytanie dziś stawiałem, ale pozwolę sobie zadać je panu. Widzi pan wycofanie się Ameryki z Europy i powstanie armii europejskiej? Nie, przyglądam się tym pomysłom różnorakim na niby zwiększenie potencjału zbrojnego w Unii Europejskiej, ale to od wielu lat jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego NATO widzę, że to jest tylko taka po prostu mowa trawa, ciągłe gadulstwo, nie ma zdolności bojowej w Unii Europejskiej. Unia Europejska jest zupełnie strukturą o innym charakterze. NATO jest kluczowym gwarantem bezpieczeństwa na świecie, a kluczowym elementem NATO są Stany Zjednoczone. One muszą też zrozumieć, że w tym momencie powinny zwiększyć swoje zaangażowanie w Europie. Wczoraj późnym wieczorem, wracając z Karpacza, a właściwie będąc w Karpaczu, ale wracając tutaj z tego forum już do miejsca, gdzie kwateruję, to takie ładne określenie, nie powiem wakacje, kwateruję, przeglądając internet natrafiłem na taką serię artykułów, jakoby to senatorowie obecnie tej kadencji Senatu i tej kadencji Parlamentu dziwnym trafem z Platformy Obywatelskiej nosili się już z zamiarem rezygnacji z mandatu. Ale dopiero w przyszłorocznych wyborach, żeby była sprawa jasna. Ale już im Senat nie za bardzo po drodze. Jeden tłumaczy, że ma taki temperament, który tak troszeczkę nie może być wykorzystywany. Ktoś inny tam tłumaczy, że gdyby ktoś znalazł się inny na jego miejsce, to on chętnie by ustąpił miejsca swojego. O co chodzi tak naprawdę? Ja myślę, że chodzi głównie o to, że szczególnie politycy takiego szczebla sznytu samorządowego nie mogą się odnaleźć w polityce parlamentarnej, a szczególnie w Senacie tej kadencji,
bo to, że ktoś był na przykład dobrym prezydentem czy burmistrzem jakiegoś miasta i tam cieszył się wieloletnim zaufaniem społecznym, nie oznacza, że będzie miał odpowiednie możliwości, czy to intelektualne, czy polityczne, a może nie tyle możliwości, co talenty i możliwości. Myślę, że wielu senatorów właśnie takiego, mających za sobą taką drogę, jest trochę po prostu sfrustrowanych tym, że nagle... Antoni Mężydło mówi wprost, mam już tego wszystkiego serdecznie dobrze. No, Antoni Mężydło to troszeczkę innego rodzaju polityk, ale cóż, no, Senat jest w tym momencie absolutnym bastionem opozycji totalnej. Ja jestem drugą kadencję senatorem. Już mi się wydawało, że ta poprzednia kadencja była bardzo ostra, bardzo taka inna niż dawniej Senat, no a teraz to już jest tak naprawdę jedna wielka kopanina, walka z rządem, wypowiedzi niektórych senatorów, no to tak naprawdę jakby je wyciągnąć z soku z buraka. No więc jeżeli ktoś miał takie przeświadczenie, że idzie do Izby Refleksji i zadumy o szczególnym prestiżu, jak często mówi pan marszałek Grodzki, no to boleśnie się rozczarował. Mówił wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Bardzo panu dziękuję, dziękuję państwu, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.